W dzisiejszym odcinku sprawdzam działanie elektronicznego wyłącznika zapłonu. Jak mówiłem w jednym z pierwszych odcinków z tego cyklu, będzie on sterowany z kanału trzeciego za pomocą przełącznika D na aparaturze. Sam wyłącznik jest zamontowany tu w tym miejscu na modelu. Dodatkowo tutaj wyprowadzona jest dioda świecąca, która pokazuje, czy wyłącznik podaje napięcie zasilania na moduł zapłonowy, czyli czy zapłon silnika jest włączony czy wyłączony. Ze względów bezpieczeństwa chciałbym, aby przy włączeniu modelu wszystkie przełączniki tutaj znajdujące się na aparaturze zdalnego sterowania były ustawione w jednej pozycji. Łatwo wtedy zauważyć, czy nie są włączone na przykład jakieś tryby lotu, które by powodowały uruchomienie silnika od razu na wysokich obrotach. Czyli również zapłon powinien być wyłączony, gdy przełącznik D jest w górnej pozycji. Za chwilę włączę radio i odbiornik w modelu i sprawdzę po pierwsze, czy moduł zapłonowy jest właściwie zasilany, czy działa wyłącznik zapłonu, jak również, czy nie trzeba ustawić rewersu na trzecim kanale odpowiadającym za sterowanie właśnie wyłącznika zapłonu. Włączę zatem nadajnik i odbiornik. Uzbroił się żyroskop, model jest uruchomiony. Jak widzimy, dioda świecąca w tej chwili się nie świeci, czyli możemy wykonywać przy modelu wszelakie operacje i mamy pewność, że silnik nam się nie uruchomi. Czyli tak jak chciałem, w tej pozycji przełączników mamy pozycję bezpieczną. Włączenie modułu zapłonowego powinno nastąpić przy przełączeniu przełącznika D. Sprawdzę zatem, czy to działa. Jak widzimy, dioda kontrolna na modelu się zaświeciła, czyli wyłącznik zapłonu w tej chwili podaje napięcie na aparat zapłonowy i możliwe powinno być uruchomienie silnika. Przy ponownym przełączeniu przełącznika na aparaturze następuje odcięcie napięcia modułu zapłonowego, a tym samym wyłączenie silnika. Mogę zatem wyłączyć odbiornik i nadajnik. W następnym odcinku zajmę się ustawieniem zakresu wychyleń serwa gazu w gowernorze.